Czy wpadła mi ostatnio w ręce jedna z najbardziej inteligentnych, błyskotliwych powieści dla młodszego czytelnika? Być może wszystko rozstrzygnie się w tym odcinku klubu marudnych zaczytanych ciotek. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Był raz chłopiec imieniem Milo, który nie wiedział, co ma ze sobą począć. Remedium na takie pogubienie, znudzenie, nic nie robioze jest niepozorna książeczka, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Kropka, a mianowicie Wielka Podróż Małego Mila, Nortona Justera. Tak jak powiedziałam, książka niepozorna, a jakże wypełniona po brzegi czytelniczym dobrem. Możliwe nawet, że będzie to ulubieniec tegoroczny klubu marudnych zaczytanych ciotek. A dlaczego? Sprawa jest absolutnie prosta. To mądra opowieść, uniwersalna i ponadczasowa w swoim przesłaniu, która się sprawdzi idealnie zarówno dla młodszych dzieciaków, jak i dla dorosłych, którzy im towarzyszą. Jedna z tych, obok których nie można przejść obojętnie. Całość zresztą w znakomitym tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego. Dla mnie to jest językowy majstersztyk. A najgorsze, dodał ze smutkiem, że zupełnie nie mam co robić, nigdzie mi się nie chce iść i niczego oglądać. Milo nudzi się. Nudzi się boleśnie, dręcząco, nie ma na nic ochoty, a czas dłuży mu się w nieskończoność. Wtedy jednak do jego rąk trafia tajemnicza paczka, a w niej wielka przygoda i w ten sposób Milo trafia do krain nieznanych i niezwykłych. Do krain, w których pozna m.in. księcia kwintesencji czy doktora dysharmonii. Zaprzyjaźni się z kudłatym taktykiem, odwiedzi nieprzyjazny jakiemukolwiek działaniu marazm czy oddany liczbom Lichburg. A nawet, słuchajcie, ruszy na ratunek dwóm księżniczkom, od których zależy spokój i harmonia w owej krainie. Mowa tutaj o księżniczce ważkich rozmyślań, zwanych rozwagą, oraz księżniczce radości i dobrych rad, zwanej radą. Czy Milowi uda się odnaleźć remedium na jego dziecięce nudy i bolączki? Zaczął skakać po całym wozie, zdejmując z półek flakony w najrozmaitszych kolorach, aż ustawił ich całe mnóstwo na jednym końcu stołu. Każdy flakon miał starannie wykaligrafowaną etykietkę. Były tam więc krzyki, okrzyki, wykrzyki, huki, stuki, trzaski, wrzaski, klaski, plaski, świsty, gwizdy, poświsty, szumy, zgrzyty, skrzypy, piski, kwiki i wszelaki harmider. Bożyszcze, grzegżółka, bulwersujące. Oto są wyrazy, które wystawiłabym na jarmarku słów w królestwie leksykonii i czuję, słuchajcie, że zarobiłabym krocie. Mały Milo, zaskoczony z pewnością, był całym tym harmidrem, w którym przyszło mu uczestniczyć, całym tym natłukiem słów i opulencją zdań. A przecież to dopiero był początek tej niesamowitej podróży, tej niezwykłej jakże przygody. Przygody, która może zaskoczyć niejednego zarówno młodszego, jak i starszego czytelnika. Norton Juster w końcu stworzył powieść absolutnie arcybłyskotliwą, upstrzoną całą niesamowitą grą słów. Miejscami przewrotną, w całości pokręconą, taką, po której nie wiadomo, czego można się spodziewać. Nie można się też od niej również oderwać, bo nie ma w niej nic oczywistego. Wielka Podróż Małego Mila przypomina mi tym samym, słuchajcie, wlot do krainy czarów, pełnej absurdów krainy czarów z powieści Lewisa Carrolla. Tam, jak i tutaj, nawet te podstawowe prawa czasu i przestrzeni zostają w jakiś sposób zaburzone. Natomiast każdy kolejny krok prowadzi ku większym zaskoczeniom. Milo odwiedza miasta, miasteczka, wioski, odległe krainy i wyspy, pełne wieloznacznych obrazów i niejednoznacznych symboli. To do czytelnika należy interpretacja, to właśnie czytelnik ma przeniknąć ten świat. To wyobraźnia czytelnika również tutaj ma pracować na tych najwyższych możliwych obrotach. Norton Juster wymaga od czytelnika tyle, ile daje od samego siebie, a powiem wam, że daje tutaj całkiem sporo. Bombarduje dziecięcy chłonny umysł licznymi skojarzeniami, licznymi zagadkami, dorzucając do tego właśnie metafory i symbole. Ta powieść to zagadka, ta powieść to szaleństwo, to ten rodzaj przygody i podróży, która może zbić z tropu nawet tego najbardziej ostrożnego, dorosłego czytelnika. I nie wiem, czy wiecie, ale Wielka Podróż Małego Mila ma już ponad 60 lat i wciąż pozostaje lekturą jak najbardziej uniwersalną i ponadczasową. To jedna z tych opowieści, które nie starzeją się ani trochę.
trochę. Zarówno jej treść, jak i płynące spośród jej stron przesłanie jest jak najbardziej uniwersalne i mam takie wrażenie, mam również taką nadzieję, że jest w stanie wywabić z marazmu nawet najbardziej znudzone sobą dziecko. Warto jednak tutaj przyznać, że miejscami to wcale nie jest lekka i łatwa lektura. Pozostaje wymagająca i budująca, jak i odpowiadająca na swoistą dojrzałość czytelnika. Wykonanie moim zdaniem jest mistrzowskie, a przekład Michała Kłobukowskiego na tyle rozkoszny, że docenią go wszyscy miłośnicy słowotwórczych cudeniek. Nie inaczej. Jak dla mnie, kochani, Wielka Podróż Mojego Mila to jest, słuchajcie, odkrycie, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Co więcej, kochani, moim zdaniem to jest absolutna perełka literatury dziecięcej, którą docenią również czytelnicy dorośli. Wielką Podróż Małego Mila możecie również wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Kropka, a pytanie konkursowe, absolutna prościzna. Powróćcie wspomnieniami do dzieciństwa i przypomnijcie sobie swoją ulubioną książkę właśnie z tamtych lat. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście, specjalnym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Taki post pojawia się mniej więcej co 10 dni. Absolutne odkrycie, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. To jest taka perełka, perełka, dla której Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek powstał właśnie, bo tak jak już powiedziałam na początku, w klubie omawiamy książki, które są przeznaczone dla młodszego czytelnika, ale jednocześnie niosą absolutnie uniwersalne przesłanie, które docenią również czytelnicy dorośli. Czego tutaj nie było? A słuchajcie, jakie tutaj są słowa, jakie tutaj jest słowotwórstwo, jaka tutaj jest absolutna pychota dla wszystkich miłośników polszczyzny. Michał Kłobukowski, moim zdaniem, po mistrzowsku oddał właśnie wszelkie zawiłości i dziwności tej historii. Mam nadzieję, kochani, że Was przekonam. Dla dorosłych, dla dzieciaków, tak mniej więcej w wieku 10-12 lat właśnie idealnie Wielka Podróż Małego Mila się sprawdzi. Możecie sobie również o tej książce poczytać na blogu Wielkiego Buka, no i również być może wpasujecie wielkobukowe bingo, w które możecie dołączyć w każdej możliwej chwili. Do zobaczenia! Pa, pa! Jesienna pora wciąż trwa, więc polecam Wam jesienne audiobooki do słuchania. Macie również kod do wypróbowania pewnej aplikacji za darmo, zaglądajcie tutaj. Jeżeli jesteście nowi, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, możecie również klikać dzwoneczek. Dawajcie łapki w górę, będzie mi przeogromnie miło. Zostawiajcie komentarze, bierzcie udział w konkursach, po prostu bawcie się tutaj pysznie. O, do zobaczenia!